centrum Osieka nad Noteczą czeka rewolucja. Już w październiku 2023 roku będzie ono wyglądać zupełnie inaczej niż obecnie. Jest mi niezmiernie miło, że po wielu, wielu latach w miejscowości, w której zresztą również przez prawie 20 lat mieszkałem, będzie dokonany chyba jeden z największych, ale na pewno jeden z najbardziej okazałych remontów. Zostanie przebudowane centrum Osieka. Myślę, że Osiek nad Notecią, czyli można powiedzieć miejscowość, która formalnie jest wsią, ale tak naprawdę jej liczebność świadczy o tym, że mogłaby być naprawdę miastem, i to wcale nie najmniejszym, zasługuje na takie prawdziwe centrum. Przy ulicy Dworcowej, od skrzyżowania z drogą wojewódzką aż do zbiegu z ulicą Różaną, zostaną przebudowane chodniki na płyty betonowe z materiałów szlachetnych, zagospodarowana zostanie przestrzeń na wysokości dworca kolejowego i stworzony zostanie mini park z architekturą ogrodowo-wypoczynkową, gdzie każdy mieszkaniec będzie mógł wypocząć. Wydzielone zostaną tam również miejsca parkingowe oraz odnowiona zostanie nawierzchnia przy zatoce autobusowej. Dla kierowców kluczowa jest także informacja, że w tym miejscu pojawi się nowy asfalt. Musimy dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i to robimy, i temu ta inwestycja służy. Bardzo się cieszę, że akurat ten odcinek ulicy Dworcowej będzie jako pierwszy, dlatego że sami Państwo widzicie, jest tutaj duży ruch. To przez tą ulicę, ulicę Dworcową, przechodzą dzieci, przechodzi młodzież do szkoły. To tutaj jest takie małe centrum handlowe, mamy ośrodek zdrowia, mamy bank, ale też mamy dworzec PKP, do którego zmierzają mieszkańcy nie tylko Osieka, ale całej gminy i okolicznych miejscowości. Bardzo się cieszę oczywiście, że inwestycja będzie w tym miejscu. Jest to centrum jednej z największych miejscowości w gminie Wyżysk, po Wyżysku. Długo na to się czekało. Myślę, że to nie koniec, że będziemy starać się cały czas w całej gminie poszukiwać takie właśnie inwestycje i je realizować. Umowę na realizację przebudowy centrum Osieka nad Notecią w ciągu ulicy Dworcowej podpisano z firmą Poldruk. Wartość zadania opiewa na kwotę około 3 milionów złotych. To największa w ostatnich latach inwestycja w tej miejscowości i jakże potrzebna. Świadczy o tym m.in. obecność wielu mieszkańców na konferencji prasowej i liczne głosy zadowolenia z jej realizacji. W całym powiecie pilskim takich odcinków będzie 10, a łączna wartość inwestycji sięgnęła kwoty blisko 15 milionów złotych. Powiat pilski uzyskał na ten cel dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.